Siemka, dzisiaj zrobimy sobie Kronosa, żeby spróbować dropnąć design Saturn do Goldsa. Oczywiście się wiecie, Kronos powstaje po zrobieniu 21 innych wrót i wtedy mamy go tak jakby za darmo. Postawiamy sobie go i robimy. Na koniec mamy jakąś szansę, żeby dropnąć właśnie naszego Saturna. Co daje, to zaraz się przekonamy. Jak widzicie, już ostatnia fala, walczymy ze samym sobą, a koło naszego Evil, czyli złego ja, są nasze iryski dronki, latają sobie. Rozwalamy wszystkich i czekamy na drop. Za drugim razem się udało. Mam Saturna i teraz wam pokażę, o co w nim chodzi. Dobra, więc założę sobie go teraz. Jak widzicie, Saturn daje nam więcej HP. Ile dokładnie? Plus 20%. Po co on się w ogóle przydaje? No ja latam sobie na moim chirurgu, ponieważ daje mi aż plus 6% damage'a i jeden dodatkowy generatorek. Ale jeśli chcecie polatać na Saturnie, bardzo się nie opłaca na wyloty, ponieważ często jak się bijemy, brakuje nam tego HP, prawda? Bo ktoś nas z ćmy pociągnie albo coś. Często ludzie właśnie latają na Saturnie i właśnie na ćmie, co im daje plus 40% HP, czyli tam mają 500 tysięcy HP na Goldsu. To już jest w miarę okej, nie? Przedstawiają na damage i ładnie się to rozgrywa. Głównie do wylotu właśnie jest ten Saturn. Tyle mogę wam o nim powiedzieć. I fajnie, że za drugim razem już mi dropnął. Więc co, trzymajcie się i powodzenia wam życzę.